tym poczuciem humoru to jest trochę tak, że kobiety, jest ich tu wiele, piękne kobiety przychodzą dla mnie. We wszystkich rankingach oficjalnych... Ale słyszałeś tą ciszę? No ale... Dobre, nie. Nie od jednego do trzech. Nie przerywamy, bo on nie przerywa nam. Niech kontynuuje. Właśnie, możemy trochę kultury... Dlaczego? Złamy to. Gramy w jednej drużynie, nie faulujmy. Tak właśnie. Ja mam takie pytanie, czy zdarzyło ci się, albo zdarzyło wam się, coś takiego, że według wszystkich rankingów kobiet poczucie humoru... Zepsułeś studio, zerwałeś łącze, no! Przecież to my lecimy, weź to włóż na swoje miejsce. Dobra, no. Dobra. Kontynuuj, kontynuuj. No tak zawsze ma? Czy nam się co zdarzyło? Że... Nie mogę się skoncentrować. Siedź, nic nie rób. Dobra. Bo cię... Że kobiety, które mówią, że poczucie humoru jest najważniejszą rzeczą w mężczyźnie. Inteligencja i poczucie humoru. A was sprawdzałem dokładnie. Ani w tym roku, ani w poprzednim, ani 3 lata temu nie było w rankingu na przykład Playboya najbardziej seksownych mężczyzn. Był tam Zakościelny. Był ten ojciec Mateusz. Co na rowerze jeździ? Ksiądz na rowerze. No. To może oznaczać dwie rzeczy, że albo jesteśmy pomijani w tych rankingach specjalnie, albo to, że Zakościelny ma gigantyczne poczucie humoru. No to raczej chyba Zakościelny ma poczucie humoru.